Proszę się przesunąć, proszę się przesunąć. Hej wszystkim, z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive. I dzisiaj, słuchajcie, specjalnie dla nas przygotowałem taką jedną rzecz tutaj. Otóż jeżeli się dobrze wpatrzycie, to tam jest zielona woda. I to nie jest zwykła woda, ponieważ to jest kwas przedostający się do rzek, wyżerający wręcz wodę i wypływający z nieznajomych źródeł, który będzie mieć oczywiście poważne konsekwencje dla nas i dla naszego oczywiście samochodu, ponieważ kwas niszczy nasze auto i ten kwas oczywiście będzie nas gonić po calusieńkiej tej nowej mapie. A oczywiście już pomijając, że będą różne pojazdy, które będą naprawdę ułatwiać nam dojazd, mamy tutaj stadion i przy stadionie mamy samolot, który umożliwi nam ucieczkę i odlecenie z tej zagłady, bo na ziemi już się mieszkać nie da. W sumie nie wiem, gdzie polecimy, ale to już nieważne. Także zapraszam was do oglądania. Zostawcie oczywiście subika i lajka, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków. I przechodzimy do oglądania. Także zaczynamy naszą przygodę. Musimy uciekać na początku lawetą. Tylko to się zbliża za szybko. Za szybko! Jedź, jedź, proszę! Nie, nie, podpaliło nas już! Nie wygląda to najlepiej. Spróbujmy jeszcze raz, bo nie oszukujmy, troszkę z tym początkiem zwlekałem. Tylko tu trzeba serio szybko przejechać. Jedź, jedź, już widzę, że wodę to pożera. Nasze Bugatti! Nawet nie chcę myśleć, co się z nim stało. Także drodzy widzowie, laweta się do tego nie nadaje. Weźmy w takim razie nieco szybszą, starszą BMW. Zobaczymy, jak ona sobie poradzi. Jest to za nami. Jest to dosłownie zaraz za nami. Teraz będzie łatwiej od tego, co to jest za rzeka jakaś. Przebiłem sobie opony. Okej, nie wygląda to źle. Wyjeżdżamy powoli na drogę. Nie wiem, czy ja na kaktusa jakiegoś najechałem, czy co. Czekajcie, ja muszę tędy jakoś przejechać, bo... tam była droga. Tam była droga. Tam była, nie. Zapomniałem też o najważniejszym, czyli kierowcy. Tylko ten kierowca trochę źle siedzi. Niech usiądzie jak prawdziwy kierowca BMW. Proszę bardzo, od razu oczywiście lepiej. Zaczynamy naszą jazdę. Trzeba się skupić jak najszybciej i przelecieć przez te chopki. Na szczęście jest to SUV, więc wytrzyma coś takiego. Teraz tędy trzeba przepłynąć. Straciliśmy koła. Chyba przez to, że ta woda już jest zarażona tym kwasem wręcz. Zobaczcie, zaraz za nami jest ten kwas. Dobra, szybko. Jedź, Screamy. Dobra, jedziemy tędy. Ja nie znam kompletnie tej mapy. Jedziemy na lotnisko. Znaczy nie na lotnisko, tylko tam, gdzie jest samolot. To tylko jest taki problem, że ja nie mogę jechać zbyt szybko. Jeszcze dogania nas. Grzesiu, przyspiesz. A jak to wygląda? Dobra, ja nie wiem, gdzie jechać. Serio, kompletnie nie mam pojęcia. Tam jest dużo pod górkę. Ale byśmy musieli przekroczyć tą rzekę kwasu. Weźmy tym razem Porsche. Jest na pewno dużo szybsze. Teraz przeskoczymy to. Znowu straciliśmy opony. Nie możemy tamtędy jechać na pewno. Ale spokojnie, ten samochód sobie raczej nawet bez opon poradzi. Zresztą zobaczmy, czy jakkolwiek bardziej przyspieszymy. To jest tragedia. Nie da się jechać. Dosłownie najdłuższy drift na świecie. Mamy przechlapane. Dosłownie przechlapane. Spróbujmy pojechać w takim razie nieco inną drogą. Teraz nie przybiło nam opon. To wygląda już dużo lepiej. Tylko trzeba jak najszybciej się dostać z powrotem na drogę. Szybko jedź, 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 jedź. Tak średnio się udało. Głowa Grzesia odpadła. Tym razem się uda, tym razem się uda. Jedziemy. Zobaczcie, powódź jest daleko za nami.
Wszystko w porządku, wszystko w porządku, nieważne. Ona nie jest wcale tak daleko za nami. Dobra, jedź, Screamy. Najlepsze jest to, że ja nie wiem, gdzie jechać i jak dojechać do tego lotniska. A to powoduje, że to jest dużo, dużo cięższy challenge. Szczególnie, kiedy jest ślisko, ale to nie widzieliście tego. Spróbujmy w takim razie nieco inny samochód. Jedź. On ma nawet przezroczystą maskę. I zobaczcie, na spokojnie uciekamy od tej powodzi, tylko to auto nie chce skręcać zbytnio przez to, że ma wielki silnik ciężki z przodu. Tam jest jakieś monstwo. Przepraszam. Bez opon też się da uciec. Chyba. On nie jedzie do przodu praktycznie, proszę, jedź. Ale rozpędzamy się troszkę, to się liczy. Mamy 30-35 na godzinę. A powódź nas dogania. Skręcaj, proszę. Jedź, Screamy. Nie no, to jest jakiś koszmar. Widzowie, ten samochód już proszę o przebaczenie. On ma już dość. Co tu się dzieje? Nie jedzie. Jest źle. Jest trochę źle. Zobaczmy, jak się sprawdzi zwykłe Audi w quattro. Nie jest to sportowy samochód oczywiście, ale jest nawet szybki i na pewno bardzo łatwy w prowadzeniu. Tylko nie wiem, gdzie jechać. I to może być główny problem. Dobra, tu jest zakręt, to trzeba zwolnić na pewno. Jedziemy, tylko nie widzę tu podjazdu pod górkę. Mogłem tamtą samą drogą jechać. Ale dobra, przejedźmy się, zobaczmy, czy mamy tutaj może lepsze wyjście. Zobaczcie, dogania nas ten kwas cały czas. Nieważne, jak szybko jedziemy, jadąc cały czas prosto. Tam jest pod górkę, szybko. Szybko, uda się chyba. Dobra, tu trzeba na pewno zwolnić delikatnie. Przyspieszamy. On jest zaraz za nami. Hamuj, dobrze. Mamy przed nami most. Tylko tutaj jest pod górę, to chyba tędy jadę, bo tutaj mamy jakiekolwiek szanse. Tylko w sumie nie wiem, jak ja przejadę na tamtą stronę, ale zaraz się przekonamy. Powódź jest w sumie dość mocno w tyle, więc mamy czas, żeby się zastanowić i rozejrzeć przede wszystkim. I chyba jesteśmy już na samej górze. Szczerze, nawet ciężko powiedzieć, gdzie jesteśmy. Tam jest most. Okej, nie wiem, co tu się dzieje, ale jedziemy tędy. Oczywiście ten kwas nie jest za szybki, koniec świata nie jest za szybki, więc mamy czas. Tylko minus jest taki, że jesteśmy już na maksa na górze i musimy... Hello there. I musimy znaleźć... Tam jest stadion! Tam daleko jest stadion! I właśnie to może być problematyczne, żeby się po prostu tam dostać, zanim ta powódź nas złapie. Tylko teraz którędy? To jest pytanie. Chyba tędy. Mamy most prosto na nasze lotnisko. Znaczy stadion. Okej, lekko skracamy. Dohamowywujemy się do zakrętu. Prawie idealnie. Jezu, ile to będzie jeszcze zakrętów, proszę. Dajcie mi. Tam już jest powódź. Jak ja mam się tam dostać tak szybko? Dobra, jedź, Screamy, uda ci się. Pełna moc, wykrzywiłem koło tylnie, ale jedzie dalej, więc nie ma tragedii. Nie poddawaj się, Screamy, cały czas jedź. Okej. Lewa przednia opona ma dziurę, ale nieważne. Jesteśmy prawie. Ten kwas też jest prawie, to jest najgorsze. Proszę, jedź. Jesteśmy. Nie palę się. Najgorzej. Chociaż trochę nam zostało, nie ukrywam. Nasz samolot, widzę, że też nie jest w dobrym stanie. Jedziemy tym Audi ostatni raz, tylko że tym razem mamy utrudnienie. Jako że nam się nie powiodło, to musi być utrudnienie oczywiście, żeby nam się bardziej nie powiodło. Kogo policja goni? Mam nadzieję, że nie mnie. Mamy też oczywiście policję. Tego gościa goni. Oni powinni się zająć tym kwasem, a nie jakimś gościem, który ucieka, czy tam łamie prawo. Jakkolwiek
łamie prawo. Policja się rozbiła, zobaczcie. Może to jest Grzesiu? Mimo wszystko uciekamy. Wszystkie samochody stoją przez to, że policja jedzie, więc mamy też ułatwienie jakiekolwiek. Proszę się przesunąć, panie policjancie. Uciekamy od zagłady świata, więc nie powinniście się dziwić, że ktoś was wyprzedza. Okej, ale na obecną chwilę nie jest źle. Jest wręcz idealnie. Musimy jakoś wjechać na ten most, on jest serio wysoko jeszcze. O nie. O, idealnie. Gdzie tu jest podjazd? Tu nie ma podjazdu nigdzie. Dobra, jedziemy tędy, wyprzedzamy wszystkich. Przepraszam, panie policjancie. Mamy lekko zniszczony samochód. I policja jeszcze nas goni. Spróbujmy tym razem tędy jechać. Nie wiem, jakim cudem ten samochód jeszcze jedzie, ale jakimś cudem sobie radzi. Proszę, jedź. Wyprzedzamy bokiem inne samochody. Nie! Czemu on skręcił we mnie? Skręcił! Ale jadę dalej! Proszę się przesunąć. Widzowie, jest trochę źle. Ja nie skręcam w ogóle w lewo, a lewe tylne i lewe przednie koło skręcam. Czekajcie, czy możemy ukraść komuś auto? Ukradnijmy auto! Tylko musi się zatrzymać. Stój! Szybko jest zagłada! Otwierajcie te drzwi swoje! Wsiądę. Udało to się jakoś rozkminić, tylko mamy gorsze auto po pierwsze. Po drugie, powódź jest zaraz za nami. Ja nawet nie wiem, gdzie jestem. Mam nadzieję, że stadion jest gdzieś blisko. Tam jest stadion! Czekajcie, to nie jest tak daleko, jak mi się wydawało. Bo wcześniej jechałem tamtym mostem. Tutaj może też będzie most. Chyba może być z tym ciężko. Z tego, co widzę, bardzo ciężko. Jeszcze policja nas goni. Nie no, super. Czemu niby, czy ja podejrzanie wyglądam? No, jeszcze wjechał we mnie. Nie ma szans tego wygrać już. W ogóle nie było szans. Super, pomagacie mi przynajmniej. To jest most, przez który muszę przejechać. Panowie, nie no, na tą policję zawsze można liczyć w tym BeamNG Drive. Potrzebujemy czegoś zdecydowanie szybszego w takim razie. I czegoś, co sobie w zakrętach bardzo dobrze poradzi. Tylko policja nam wyjechała, jeszcze nas gonią. Ale jest oczywiście w porządku, zobaczmy, jak sobie poradzimy, kiedy jest jeszcze ruch, który będzie nas oczywiście mocno spowalniać. Pełna moc, jedziemy już 200 na godzinę. Tu trzeba zwolnić. Nie dało się przejechać. Jeszcze. Super. Z ruchem ulicznym jest to praktycznie niemożliwe do przejścia w tamtą stronę, więc musimy pojechać jakoś tędy. Tylko z tą policją są straszne problemy. Oni między sobą się już biją. No ty kubku! Okej, ta policja jest niebezpieczna. Widzę, że ten kwas chyba też wpłynął na ich mózgi. Widzę, że bardzo mocno wpłynął. Co oni robią? Jak coś, to musicie jeździć po drodze. Czemu to auto ma tyle mocy? Nie powinno mieć tyle mocy. Czemu ona leci bokiem przy lekkim dodaniu gazu przy 120 na godzinę? Ale dobra, zostawiamy tą policję w miarę w tyle. I teraz trzeba podjechać pod górkę. Zobaczcie, mamy już górkę. Mamy już tragicznie rozwalony samochód. Ale radzi sobie. Musimy zostawić tych ludzi. Rozpędzić się jak się tylko da. Tu jest dość szeroko, więc jest dobrze. No nie! Nie mogłem skręcić. Jedź! Jadę. Nieważne jak. Jadę. Cały czas palimy gumę z tyłu, ale poruszamy się do przodu. Okej, teraz skręcić. Nie mogę skręcić. No, w ten sposób raczej nie dojedziemy. Ale słuchajcie, może my nie potrzebujemy samochodu, który jest mega szybki, tylko praktyczny. Wystarczająco szybki oczywiście. I samochód, który ma specjalne tutaj anteny z tyłu, schowane w tych pudłach oczywiście, które zaraz zobaczycie, co powodują zresztą. Okej, jedziemy sobie normalnie. Na razie to wygląda wszystko dobrze. Zobaczcie, co się dzieje z tymi samochodami.
nami. Tylko rzeczywiście auto szybkie też by się przydało, bo to auto ma kompletnie problem ze skręcaniem. Jak to wygląda? Spychamy wszystkich, każdą policję dosłownie. Mamy pole grawitacyjne wokół siebie, które wszystkich odpycha, przez co nie musimy się martwić dosłownie żadnym samochodem. Czemu ja driftuję ciężarówką? Proszę bardzo, jedziemy sobie. Ja nie muszę dosłownie nic robić, tylko nie wiem, gdzie te opony przebiłem. Proszę bardzo. Poleciał! Wszyscy oblatują! Jak to wygląda epicko! Musimy chyba też zmienić samochód, bo jest koszmarny, jeżeli chodzi o przyspieszanie, bo ja mając 60 na godzinę, szczerze daleko nie zajadę! Proszę się przesunąć, proszę się przesunąć. Spróbujmy pojechać w takim razie tędy jak... Koś, proszę, jedź. Ani to nie przyspiesza, ani nie skręca. Czy to jest tunel w dół? Bardzo mi się to nie podoba. Nie wiem, czy jazda tędy to dobry pomysł, bo nic tu zbytnio nie widzę, ale może przedostaniemy się na tamtą stronę jakoś i będziemy mogli... Stój! Nie. No, to może być większy problem. Ale jak wiadomo, Grzesiu to najważniejsza osoba w kraju i on również ma ten system, tylko Grzesiu, jak ktoś, to tu jest kierownica, nie? Ale spoko, możesz kierować też w ten sposób. Nie jest oczywiście on za mądry, ale jako, że to jest mój najlepszy oczywiście przyjaciel, to musimy o niego w ten sposób zadbać, że zobaczcie, również bez problemu będzie wszystkich odpychał. Proszę zjechać, prezydent jedzie. Prezydent oczywiście musi jechać z prędkością maksymalną, więc nawet policja mu zjeżdża z drogi. Co tamten zrobił? Jedź, szybciej, trzeba jechać. 200 km na godzinę już między samochodami. Te pole grawitacyjne nas uratowało. Tylko troszkę nasze koło się wykrzywiło, ale nieważne. Okej, da się jechać. Proszę zjechać. Ja nie chcę za wszelką cenę w nich walnąć. Zobaczmy, co się stanie, jak pojedziemy tędy. Kwas tu jest, szybko. Szybko. Zjeżdżać z drogi! Jest zaraz za nami! I to dosłownie zaraz za nami! Jedź! Okej, troszkę skrócimy, to był zły pomysł, ale nieważne. Samochód będzie nam się lekko przegrzewać, ale jedziemy do celu, bo tam gdzieś jest stadion na górze. Okej. Dobrze, że to jest, bo bym nie mógł przejechać w ogóle. Lecą cały czas ze mną dosłownie. Proszę, czy tu jest podjazd pod górkę, bo już nie możemy zbytnio cofać. Okej, da się tędy przejechać. Jest dobrze. Tylko Rolls-Royce już nam się lekko przegrzewa, więc będziemy musieli też pewnie uciekać z buta chwilę. Mam nadzieję, że wytrzyma szczerze jak najdłużej. Okej. Hamuj. Ale dosłownie wyjedziemy chyba przy stadionie, więc dobrze jest. Jedź. Wszyscy spadają z tych klipów, to jest przerażające. Jeden błąd i będzie po nas. Przejeżdżamy lewą stroną. Okej, jesteśmy już na samej górze. Powódź jest mega daleko. Silnik nam padł. Musimy zabrać komuś samochód. Proszę mi zrobić miejsce. Okej. Zmieniliśmy samochód, więc policja też nie wie, gdzie jesteśmy i w jakim samochodzie, chociaż zaraz pewnie zaczną nas gonić. Mamy tutaj boisko, więc tam też będzie nasz samolot, gdzie sobie na spokojnie uciekniemy. Proszę. Dobra, zrób mi miejsce. Jest, uda się. Nie może się nie udać. Dosłownie nie może się nie udać. Policja nas goni, ale spokojnie, chociaż przy starcie samolotu może być problem. Jesteśmy już prawie, jakie duże jest to boisko. Wyprzedzamy policję, lekko ją nokautujemy, żeby nie mogła za nami jechać zbytnio. Okej, zostawcie mnie szybko. To jest sprawa życia i śmierci, dajcie mi spokój. Mamy nasz samolot, możemy się zatrzymać. Biegniemy.
jakkolwiek nasza postać wygląda. Startujemy, tylko proszę mi nie przeszkadzać. Proszę mi nie przeszkadzać. Leć! Leć! Nie! 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 Widzowie, nienawidzę tej gry. Zaraz wracam, powtórka będzie. Nie pipczcie! Tak być po prostu nie może! Jedziemy! Jedziemy z powrotem? Jeszcze raz. Ja już wam to zresztą skipnę, żebyście widzieli po prostu końcówkę. Śmiałem się wcześniej, że ta powódź była daleko, ona tak naprawdę daleko nie jest. Ale dobra, przez to, że teraz mieliśmy szybszy samochód, wygląda to nieco lepiej. I przez to, że nic zbytnio się w nim nie zniszczyło, możemy nim dojechać do samego końca. Wjechać na stadion. Pełna... Nie! Nie! Proszę, szybko! Samochód! Stój! Jak w GTA dosłownie wywalamy go i bierzemy samochód, proszę bardzo, jesteśmy na miejscu, tylko policja nas goni, więc walnijmy w tą. Wysiądźmy z auta, niech oni walą w tamte nasze auto poprzednie. Wsiadamy do samolotu, odpalamy go oczywiście, tylko oczywiście ktoś tu jest. Nie przeszkadzaj! Nie! Stój! Cofaj! Nie! Widzowie, czy ja wam kiedyś mówiłem, że nienawidzę tej gry? Dajcie mi żyć, proszę, z 10 razy to tym Bugatti robiłem. Wysiadamy, Grzesiu tu jest. Tak daleko zostawiłem tą powódź, że to aż żałosne. Nie mogę wejść do samolotu. Okej, spokojnie, kwas jest dość daleko. Nie wiem, czemu nie słychać samolotu, ale to mało ważne. Dobra, samochód nas naprostował prosto na linię startu. I leć, uda się, musi się udać teraz, musi się udać. Odleć, czemu nie lecisz, odleć, nie, lecę. Nie, no to już musi być to, proszę, leć, nie zawiedź mnie, jesteśmy dosłownie pod koniec, zanim ten głupi kwas zacznie tu wszystko zalewać, lecę, jest, zobaczcie, dosłownie wszystko zostało zalane, tam jest arena. Udało się, widzowie, wygraliśmy. Nie wiem, jak się chowa opony. To tak się chowa opony, znaczy koła całe. Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Teraz jest zagłada świata, koniec świata. My sobie odlecimy na spokojnie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Zobaczcie, jeszcze wam beczkę zrobię, proszę bardzo. Nie. Papa.